Jesteśmy na gdańskiej plaży, tuż obok Molo. Bardzo dziękujemy Bolkowi Drapelli za to, że nas nominował. A nominował nas nie bez przyczyny. Dzisiaj wspieramy akcję walki z chorobą stwardnienie zanikowe boczne. Nie tylko wylejemy na siebie kubeł zimnej wody prosto z Bałtyku, ale przede wszystkim wesprzemy osoby, które cierpią na tę nieuleczalną chorobę. Dzień dobry Państwu, Paweł Adamowicz, Gdańsk, Polska. Prywatnie ojciec dwójki córek, służbowo prezydent miasta Gdańska. Bardzo dziękuję panu Drapelli za nominację. Z panią Agnieszką Pomaską, naszą posłanką do Sejmu, wspieramy akcję na rzecz fundacji, która finansuje badania nad bardzo rzadką chorobą, a mianowicie stwardnienia bocznego zanikowego. Jesteśmy na plaży w Gdańsku, w Brzeźnie. Idę teraz po wodę do Bałtyku, która jest zimna. Woda jest w Bałtyku. Przed nami nominacja. Kogo? Trzy osoby. Łukasz Zaręba ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Wiem, że to zrobi dobrze. Poseł Cezary Tomczyk z okazji jego 30. urodzin. Myślę, że lepszego prezentu nie mógł sobie wymarzyć. I no to są nominacje bardzo polityczne. Trzecia osoba, z tego co wiem o gołębim sercu, jego współpracownicy mówią, że dużym poczuciu humoru prezes Jarosław Kaczyński. Ja nominuję dwie osoby z kultury gdańskiej, a mianowicie Bazyla Karskiego, szefa Europejskiego Centrum Solidarności. Za niedługo, 30-31 sierpnia, otwieramy podwoje tej ważnej, długo oczekiwanej instytucji kultury. Także Bazyl, mam nadzieję, że podejmiesz to wyzwanie. I druga osoba to szef Teatru Miniatura, Romek Pokojski. Mam nadzieję, Romku, pokażesz i przekażesz tę nominację dalej, bo cel jest szczytny. Zbieramy pieniądze na badania nad bardzo rzadką chorobą, a więc jest tu trochę happeningu, ale takiego zdrowego happeningu. To do dzieła. Woda super. Słona. Lekko słona. Bardzo dziękuję. Ja nominuję dwie osoby z kultury gdańskiej, a mianowicie Bazyla Karskiego, szefa Europejskiego Centrum Solidarności. Za niedługo, 30-31 sierpnia, otwieramy podwoje tej ważnej, długo oczekiwanej instytucji kultury. Także Bazyl, mam nadzieję, że podejmiesz to wyzwanie. I druga osoba to szef Teatru Miniatur, która finansuje badania nad bardzo rzadką chorobą, a mianowicie stwardnienia bocznego zanikowego. Jesteśmy na plaży w Gdańsku, w Brzeźnie. Idę teraz po wodę do Bałtyku, która jest zimna. Woda jest w Bałtyku. Przed nami nominacja. Kogo? Trzy osoby. Osoby, które cierpią na tę nieuleczalną chorobę. Dzień dobry Państwu. Paweł Adamowicz, Gdańsk, Polska. Prywatnie ojciec dwójki córek. Służbowo prezydent miasta Gdańska. Bardzo dziękuję panu Drapelli za nominację. Z panią Agnieszką Pomaską, naszą posłanką do Sejmu, wspieramy akcję na rzecz fundacji. Jesteśmy na gdańskiej plaży, tuż obok Molo. Bardzo dziękujemy Bolkowi Drapelli za to, że nas nominował. A nominował nas nie bez przyczyny. Dzisiaj wspieramy akcję walki z chorobą stwardnienie zanikowe boczne. Nie tylko wylejemy na siebie kubeł zimnej wody prosto z Bałtyku, ale przede wszystkim wesprzemy Łukasz Zaręba ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Wiem, że to zrobi dobrze. Poseł Cezary Tomczyk z okazji jego 30. urodzin. Myślę, że lepszego prezentu nie mógł sobie wymarzyć. I no to są nominacje bardzo polityczne. Trzecia osoba,
Z tego co wiem o gołębim sercu, jego współpracownicy mówią, że dużym poczuciu humoru prezes Jarosław Kaczyński.